zapraszam Was na spotkanie. Rozpoczniemy je modlitwą. Ja wybrałem modlitwę do świętego Augustyna, więc jeżeli nie znacie, a chcielibyście się w nią włączyć, to tutaj zaraz gdzieś pojawi się tekst. Jeszcze w tej chwili przed zastanówcie się, o co Wy chcielibyście prosić Ducha Świętego. Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Przygotowałem dla Was jeszcze fragment z Pisma Świętego, dokładniej fragment Psalmu 104, który myślę, że pozwoli nam lepiej wprowadzić się w tematykę naszego spotkania. Posłuchajcie, poczytajcie. Błogosław duszo moja Pana. O Boże mój Panie, jesteś bardzo wielki. Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem. Rozpostarłeś niebo jak namiot. Wzniosłeś swe komnaty nad wodami. Za rydwan masz obłoki. Przechadzasz się na skrzydłach wiatru. Jako swych posłów używasz wichry. Jako sługi ogień i płomienie. Umocniłeś ziemię w jej podstawach. Na wieki wieków się nie zachwieje. Jak szatą okryłeś ją wielką otchłanią. Stanęły wody ponad górami. Musiały uciekać wobec Twej groźby. Na głos Twego grzmotu popadły w przerażenie. Wzniosły się na góry, opadły na doliny, na miejsce, któreś im naznaczył. Zakreśliłeś granice, której nie przekraczają. Nigdy nie wrócą, by zalać ziemię. A teraz proszę Was, żebyście Wy otwarli swoje Pisma Święte i żebyśmy razem przeczytali fragment o tym, jak Bóg stwarza ziemię i wodę. Ten fragment jest w Księdze Rodzaju. To jest księga na samym początku Pisma Świętego, więc myślę, że nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem. Rozdział pierwszy, werset od 9 do 13. Macie chwilę na znalezienie. No to czytamy. A potem Bóg rzekł: niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, wiedząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. Pewnie teraz po przeczytaniu tego fragmentu zaczynacie myśleć: kurczę, ten Bóg to musiał mieć naprawdę niezłe tempo, że on tak jeden dzień machnął i wszystkie lądy, i kontynenty, wyspy, na z drugiej strony morza, no jak morze, no to oczywiście i oceany, jakieś jeziorka, rzeczki, górskie strumyki. I tak faktycznie Bóg wyrobił się w jeden dzień, tak machnął ręką i wszystko się stało. No oczywiście musimy pamiętać o tym, że opis stworzenia świata w Biblii to jest symbol. To pokazuje nam pewne etapy, w jaki sposób Bóg stwarzał na cały wszechświat, nas, ludzi, rośliny, lądy, morza, wody, wszystko. Nie ma tam dokładnie powiedziane, w jaki sposób Bóg to robił. Dzisiaj staramy się, wszyscy my, nasi naukowcy, wszyscy staramy się odkryć dokładnie, w jaki sposób to robił. Bóg oczywiście kierował się siłami natury. Kierował się siłami natury, które to wszystko umożliwiły. Że tutaj pojawiły się jakieś rzeki, że tutaj wypiętrzyły się jakieś wysokie góry, jakieś lądy, jakieś wyspy się pojawiły. To wszystko trwało. Ten dzień trzeci to taki etap, w którym powstawało wszystko to, co zostało wymienione w fragmencie, który przeczytaliśmy.
No i kiedy Bóg już stworzył ziemię i wodę, wziął się za rośliny. Stworzył drzewa, krzewy, rośliny, jakieś trawy, kwiatki. Wszystko, 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 wszystko. Ale Pismo Święte mówi nam o ważnej rzeczy, które te rośliny posiadały. Te drzewa, które posiadały. Posiadały owoce. Owoce, wiadomo, raz, że możemy je zjeść, są przepyszne, pożywne, dostarczają nam dużo witamin i jakichś potrzebnych składników odżywczych. Ale w każdym owocu znajduje się coś, co dla drzewa, dla roślin jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Wiecie co to? Nasiona. Nasiona. Nasiona pozwalają roślinom rozmnażać się, sprawiają, że mogą wyrosnąć nowe, które również będą dawały owoce, będą również mogły produkować nasiona i w taki sposób tych roślin będzie więcej. No i kiedy Bóg już stworzył ziemię, wodę, rośliny, dał im nasiona, sprawił, że wydawały owoce, tak spojrzał na nie i mówi: to jest dobre, to jest dobre. Ale po co o tym Pismo Świętym wspomina? W zasadzie po każdej rzeczy, którą Bóg tworzy, pojawia się fragment, czy pojawia się parę słów o tym, że Bóg patrzy na to i stwierdza, że są one dobre. No przede wszystkim wszystko, co Bóg stworzył, każda rzecz, każda istota, wszystko ma w sobie dobroć, ma w sobie dobroć. Ta dobroć pochodzi od Boga. Jeżeli Bóg mówi, stwierdza, że jest to dobre, że jest to dobre, no to jest to coś, co pochodzi od Niego. No i skoro Bóg mówi nam, że to, co stwarza, jest dobre, no to czy powinniśmy to niszczyć? No chyba nie. Właśnie skoro mówi nam, że jest to dobre, że jest to potrzebne, to powinniśmy dbać o te wszystkie dzieła, które on stworzył, to wszystko, co stworzył wokół nas, wszystko, co nam dał. Skoro mówi, że jest to dobre, my też musimy zauważyć, że jest to dobre i jest to potrzebne. W naszym fragmencie, który przeczytaliśmy, Bóg dwa razy wspomina o tym, że to, co stworzył, jest dobre. Zaraz po tym, jak stworzył ziemię i wodę, a potem, kiedy stworzył rośliny. No i skoro zaraz po tym, jak stworzył ziemię i wodę, powiedział, że jest to dobre i tak właśnie przed chwilą wam powiedziałem, że jak ważne jest to dla nas, żeby to szanować, no to pokazuje nam to, że musimy naprawdę dbać o ziemię i o wszystko, co nas otacza. Że powinniśmy dbać o to, nawet jak rozwija się nasza cywilizacja w zawrotnym tempie, to powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby nie zanieczyszczać ziemi, żeby nie zanieczyszczać wód, żeby dbać o to, co na ziemi czy w wodach żyje, żeby dalej mogło żyć, żebyśmy nie utrudniali istnienia tego, co Bóg stworzył. Bóg, stwarzając to wszystko dla nas, robiąc wszystko, co najlepsze, żeby to, co stwarza, było jak najlepsze, no, pokazuje nam, jak bardzo mu na nas zależy. No i myśląc o tym, też powinniśmy popatrzeć na to, że skoro tyle dobroci wypływa od Boga dla nas, no to jakby powinno nas motywować do tego, żeby oddać mu się, żeby zawierzać, żeby szanować to, co stworzył, szanować każdą istotę, każdą rzecz, którą on stworzył, w której jest to dobro. Okej, ale wróćmy jeszcze do ziemi. Zastanówcie się proszę przez chwilę, czego symbolem jest ziemia. Ziemia jest potrzebna na przykład roślinom do tego, żeby mogły zapuścić w niej korzenie. A korzenie są roślinom potrzebne do tego, żeby znalazły takie oparcie, żeby nie mogły być na przykład przewrócone czy zdmuchnięte przez silny wiatr, albo żeby nie wypłynęły, jak spadnie bardzo dużo deszczu, tylko właśnie ta ziemia pozwala im jakby trzymać się jednego miejsca, w tym, w którym one żyją, rozwijają się. Jest dla roślin takim fundamentem, na którym mogą wzrastać. Na ziemi też przecież wszyscy budujemy nasze domy, jakieś budynki, mieszkania. I w ziemi stawiane są fundamenty, czyli coś, na czym cała konstrukcja, wszystko, co budujemy, trzyma się. I ta ziemia pozwala nam się tak zakotwiczyć, być takim źródłem oparcia, pewności, czymś, co się nie zachwieje,
co sprawi, że ten budynek, to wszystko, co budujemy, nie będzie tego można tak łatwo zniszczyć. Jest takim gwarantem bezpieczeństwa dla nas. I Bóg, stwarzając ziemię, mówiąc nam, że jest dobra, miał rację. Wszystko, co na ziemi jest, z tej ziemi, z tego podłoża korzystasz. Znajduje tam bezpieczeństwo, oparcie. Taką ziemią dla nas, dla naszej duszy, jest właśnie Bóg. W Nim powinniśmy wszystko budować. W Nim powinniśmy opierać swoje decyzje, swoje podejście, postępowanie, swój stosunek dla drugiego człowieka lub dla wszystkich innych istot, które stworzył. On jest dla nas takim gwarantem bezpieczeństwa. W nim możemy budować swoje fundamenty, w nim możemy mieć pewność i oparcie. A teraz zastanówcie się proszę, czym jest woda? No, woda to jest coś takiego, co jest nam, nie tylko nam, co jest w zasadzie każdej roślinie, każdemu stworzeniu potrzebne do życia. No, bez wody życia po prostu nie ma. Na przykład ryby te wody potrzebują do tego, żeby w ogóle istnieć. No, przecież w tej wodzie cały czas żyją i się z niej w zasadzie nie wydostają. My ludzie wody używamy do picia, używamy jej do mycia i nie tylko siebie, ale wszystkiego to, co nas otacza, do, nie wiem, do mycia naczyń na przykład, do prania. Bez tego no, w zasadzie nie moglibyśmy żyć tak, jak żyjemy. Używamy wody jeszcze na przykład do budowania czegokolwiek. Bez tego no, nic nie uda się zbudować. Woda też na przykład w jeziorach czy morzach pozwala nam na relaks. Przecież wyjeżdżamy nad jeziora, morze, spędzamy tam czas, odpoczywamy, bawimy się. Woda pozwala nam też zadbać o zdrowie. Przecież na przykład pływanie. Pływanie jest jednym z takich sportów, który najpełniej rozwija całe nasze ciało. Podsumowując, woda jest niezbędna do życia. I taką wodą jest dla nas Pan Bóg. Nawet Pan Jezus mówi w Ewangelii: ja jestem źródłem wody żywej. I ta woda pochodząca od Boga jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Ok, ale wróćmy jeszcze na chwilę do roślin, no bo tak, rośliny zapuszczają korzenie w ziemi, tak, rosną w ziemi, ale no też do życia potrzebują wody. Bez wody po prostu usychają. Ja postanowiłem to sprawdzić i zaraz pokażę Wam, co wyszło z moich obserwacji. 2 dni temu udałem się na pobliską łąkę mojego domu i nazrywałem 100 kropek. Stwierdziłem tak, jeżeli woda faktycznie potrzebna jest tak roślinom do życia, no to jeżeli tej wody im zabraknie, no to coś na pewno się stanie. Więc nazrywałem 100 kropek, wróciłem do domu, włożyłem te 100 kropki do dwóch małych pojemników. Do jednego nalałem wody, a drugi zostawiłem pusty, bez wody. No i minęły 2 dni, zobaczcie, co się stało. No jak widzicie, efekty po tylko 2 dniach są widoczne gołym okiem. W tym pojemniczku, gdzie wody zupełnie nie było, te stokrotki skurczyły się, zaczęły gubić płatki, stały się mało wyraźne, no wyglądały, jakby po prostu uszło z nich życie. Natomiast tutaj, gdzie te moje kwiatuszki miały dostęp cały czas do wody, no otworzyły się, wyglądają przepięknie, są duże, bardzo ładnie wyglądają. Ja zachęcam Was, żebyście również Wy spróbowali zrobić taki mały eksperyment. Spróbujcie zebrać jakieś kwiatki, jakieś roślinki i tak jak ja wrzucić je do dwóch jakichś małych szklaneczek czy jakichś może małych wazoników. Do jednego nalać wody, a drugi zostawić pusty. I zobaczycie, co Wam wyjdzie. Może efekty będą inne? Sprawdźcie sami. No i tak jak widać po moim małym eksperymencie, woda jest niezbędna do życia, jest niezbędna do tego, żeby rośliny mogły kwitnąć, żeby mogły wytwarzać owoce, nasiona, żeby mogły się rozmnażać, żeby mogły przynosić plony.
No i tak samo jest z nami. Jeżeli nam zabraknie tej wody, tej boskiej wody, no to też przestaniemy tak bujnie żyć, nie będziemy tak rozkwitać, nie będziemy przynosić takich plonów, jakie przynosić możemy. Woda w Piśmie Świętym pojawia się naprawdę wiele razy. A chciałbym, żebyśmy razem przeczytali fragment z Pisma Świętego, który o tym mówi. Jest to Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 4. No możecie w swoim Piśmie Świętym znaleźć ten fragment i zaraz go przeczytamy. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. W tym fragmencie Ewangelii dochodzi do pewnej bardzo ciekawej sceny. Było tak, że Żydzi z Samarytanami bardzo się nie lubili, więc unikali się nawzajem. Więc to dlatego ta Samarytanka, stojąca przy studni, tak bardzo zdziwiła się, kiedy Jezus poprosił ją o to, żeby dała mu pić. No ale Pan Jezus mówi jej, że gdyby wiedziała, kim on jest, no to poprosiłaby go, żeby on jej dał pić, żeby dał jej pić ze źródła wody żywej. To jest ta woda, ta Boża woda, która jest nam niezbędna do życia wiecznego. Jest jeszcze jeden fragment w Ewangelii, który chciałbym wam zaproponować. Jest to też fragment z Ewangelii według świętego Jana, ale tym razem rozdział 7 i wersy od 37 do 39. To macie chwilę na znalezienie i zaraz razem przeczytamy. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus, stojąc, zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tu Jezus w zasadzie bezpośrednio pokazuje nam, że Bóg jest dla nas tą wodą, z której powinniśmy czerpać, którą powinniśmy pić. Bo bez tej wody dużo, dużo trudniej będzie nam dostać się do nieba. Kiedy mówiliśmy o wodzie, też wspomnieliśmy o tym, że woda służy nam do mycia. I pomyślcie sobie teraz o chrzcie. To jest chyba najładniejszy symbol tego, w jaki sposób Bóg jest dla nas wodą. Chrzest obmywa nas z grzechu pierworodnego. No i tą samą wodą jest Bóg, który potrafi nas obmyć ze wszystkich niedoskonałości, z jakichś wszelkich brudów, grzechów. I akurat tutaj tą wodą jest dla nas spowiedź. Tam możemy tej wody boskiej zaczerpnąć i tam możemy tą
tą boską wodę wykorzystać, żeby właśnie umyć naszą duszę. Na koniec naszego spotkania chciałbym życzyć Wam, żeby tej wody Wam nigdy nie zabrakło i żebyście potrafili z niej korzystać. I jeszcze chciałbym Was zachęcić bardzo do spróbowania przeprowadzenia takiego doświadczenia, takiego eksperymentu, jaki Wam pokazałem. Myślę, że to jest fajna okazja tego, żeby wyjść na świeże powietrze i trochę pobiegać na słońcu. No a rezultaty mogą być naprawdę ciekawe. Na koniec, dziękując za to spotkanie, chciałbym zaprosić Was do wspólnej modlitwy. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.